Cześć, jesteśmy na żywo. Witam Was bardzo serdecznie zarówno na Facebooku, jak i na Instagramie. Witam w 122 odcinku live'ów Inspiracja Edukacja. Tak jak zapowiadałam, nie będą się one pojawiały regularnie, ale postaram się jak najczęściej je dla Was organizować. Także jeżeli jesteś ze mną na żywo, proszę przywitaj się, daj znać w komentarzu, że jesteś, że oglądasz, skąd oglądasz. Podobnie, jeśli będziesz oglądać powtórkę, to również daj proszę znać, że byłeś, że widziałeś. Pamiętaj o lajkach, o serduszkach, tak żeby ten live i ta wiedza dotarła do jak najszerszego grona odbiorców. Dzisiejszy temat to wprowadzanie nowego konia do stada, czyli po przywiezieniu, tak, jak to zrobić, żeby zapoznać go z pozostałymi domownikami, może tak to określimy. Jest to temat, który często sprawia dużo problemów i nie jest też taki jednoznaczny zupełnie, tak? Różne są metody wprowadzania nowych koni do stada, różnie się to odbywa, wszystko też zależy od tego, z jakimi końmi mamy do czynienia, z jak stabilnym stadem mamy do czynienia, ale po kolei. Na Waszą prośbę omówimy sobie to tak dokładnie, jak się da i też mam prośbę, żebyście tutaj w komentarzach dawali znać, jak to wygląda u Was, jak to przebiegało u Was i czy się sprawdziło, czy nie. Także dajcie znać, jak to u Was wygląda, a ja przechodzę do tego, co mam dzisiaj dla Was do omówienia. W pierwszej kolejności musimy sobie powiedzieć, czym właściwie jest stado. Mamy zwyczaj określania stadem grupy kilku koni, ale czy ta grupa kilku koni to już jest stado? Od tego trzeba by było zacząć. Konie w naturze, czy w ogóle generalnie, mają bardzo dobrą pamięć i zawierają przyjaźnie tak naprawdę na całe życie. Także grupa zaprzyjaźnionych koni zachowuje się jak rodzina, tak? One rozpoznają siebie nawet po wielu, wielu latach rozłąki. Takie zaprzyjaźnione konie, szczególnie te przyjaźnie zawarte gdzieś tam w okresie źrebięco-młodziakowym, tak? Te przyjaźnie są bardzo, bardzo trwałe w końskim świecie. Zmiana miejsca, przeniesienie konia do nowego miejsca, do nowej stajni wiąże się z tęsknotą za tymi starymi kompanami, wiąże się też z koniecznością oswojenia się z nowym środowiskiem i właśnie z nowymi końmi, bo musimy sobie zapamiętać, zakodować raz na zawsze, że koń, tak, jakikolwiek koń, to nie jest koń ten z rodziny, ten mój koń. Czyli to, że koń jako zwierzę stadne potrzebuje towarzyszy, to jest oczywiste i towarzystwo innych koni jest mu potrzebne i niezbędne, tylko że to niekoniecznie są konie, z którymi on chciałby być, tak? To nie są ci jego przyjaciele, więc musimy przeprowadzić zapoznanie z tymi nowymi końmi w taki sposób, żeby przebiegło ono jak najmniej konfliktowo. Cześć Becia, witam Ciebie. No właśnie, jak najmniej konfliktowo. I od tego, do jak bardzo zgranego stada dołączamy nowego konia, do jak dużego stada i na jak dużej powierzchni dołączamy tego nowego konia, będzie bardzo dużo zależało. I może zacznijmy sobie od takiej sytuacji, takiej idealnej sytuacji, gdzie mamy duże pastwisko, dużo miejsca, stado jest stabilne i przyjeżdża nowy koń. Nowy koń, który z założenia też będzie z tymi końmi, które są już ze sobą zgrane przez dłuższy okres czasu. To jest taka sytuacja idealna, czyli dołączamy nowego konia do stada stabilnego. Dobrze jest, słuchajcie, dobrze jest zapoznać konia wtedy pojedynczo z każdym członkiem z tego stabilnego stada. Zaczynając od tego konia najłagodniejszego. Możemy najpierw, żeby nowy koń oswoił się z nowym miejscem, wpuścić go na osobny padok, który będzie sąsiadował z padokiem z tymi końmi. Później stopniowo na dosyć dużym terenie staramy się zapoznać każdego członka stada z tym nowym koniem, tak? Szczególnie jeżeli właśnie mówimy o takim bardzo zgranym środowisku. To dobrze jest właśnie zapoznać każdego z osobna, dlatego że nowemu łatwiej jest wejść w miejsce, gdzie już kogoś zna i gdzie ten ktoś zna właśnie tego pierwszego. To jest bardzo szczegółowo opisane w książce Kuby Gołębia Partnerstwo doskonałe, właśnie ten sposób dołączania konia do stada i on też propaguje to jako właśnie najlepszy sposób, gdzie nowy ma szansę zapoznać się z każdym członkiem stada z osobna
I później dużo łatwiej jest mu wejść właśnie w to nowe środowisko, kiedy inne konie, nie musząc rywalizować z tym nowym pomiędzy sobą, pomiędzy z tymi swoimi przyjaźniami, już go trochę znają i dużo łatwiej go zaakceptują. Idealna sytuacja jest wtedy, kiedy mamy jeszcze do tego zapoznania bardzo dużo miejsca, czyli mamy jakieś pastwisko, tak, gdzieś, gdzie w razie czego nowy będzie mógł odejść na bok, nie wchodząc w interakcję z tym starym, zżytym stadem i będzie mógł po prostu odpocząć, że tak powiem, od tego zapoznawania się. To jest sytuacja idealna. Idealnie też jest, jeżeli do tego zgranego stada dołączamy konia młodego, bo jest to dla koni bardziej takie naturalne, tak, że młody wchodzi do stada, wchodzi do tych, którzy się już znają. To jest, słuchajcie, pora moich kotów, tak? Koty się obudziły i zaczną nam tutaj pewnie szaleć. Mam nadzieję, że nie zakłócą nam tej transmisji tak całkowicie. No właśnie, więc jeżeli młodszy koń dołącza do stada, to jest w ogóle już super hiper, bo jest to taka naturalna sytuacja, gdzie młodziak szukając swojego miejsca gdzieś tam w naturalu na świecie dołącza właśnie do innego już starszego stada. Idealnie też jest, jeżeli to stado jest zróżnicowane wiekowo, bo stado równolatków jest takim stadem bez autorytetu, bez kogoś takiego bardziej doświadczonego, kogoś bardziej ułożonego, spokojnego, który ustawi w razie czego te młodziaki do pionu, że tak powiem. Więc idealnie, jeżeli mamy zróżnicowane wiekowo, to stado wtedy jest super. No właśnie, ale to jest taka sytuacja idealna, więc co robimy w innych przypadkach? Może w pierwszej kolejności drugim takim sposobem, czy najczęściej być może używanym, ale też najbardziej niebezpiecznym, szczególnie jeżeli jest mało przestrzeni, takim po prostu najprostszym rozwiązaniem jest wpuszczenie konia do stada tak po prostu. Najlepiej, jeżeli można to zrobić rano i być przez cały dzień z tym stadem, jeżeli to stado jest na dużej przestrzeni, znowu, tak, wtedy przebiega to bezproblemowo. Tak jak widzieliście sobie na zdjęciu zapowiadającym tego live'a, tak to zostało przeprowadzone w przypadku naszych drugich przenosin z Kontesą, z tym, że tam mieliśmy do czynienia z bardzo dużą łąką, tak, więc Kontesa po prostu weszła w stado, dogadała się albo się nie dogadała, tak jak to widzieliście, jakieś tam dęby, kwiki były, ale było dużo miejsca, gdzie można było odejść i tak się faktycznie stało, zresztą kucyk odprowadził ją do dwóch najstarszych, takich najbardziej stabilnych członków stada na drugi koniec tej łąki i ona tam z nimi zapoznawszy się, po prostu się z nimi pasła, tak? Czyli odeszła od tych bardziej konfliktowych członków stada, a poszła paść się z tymi starszymi, stabilnymi końmi. I stopniowo po prostu zapoznawała się z całą resztą również. Becia pyta, czy można jeszcze raz to zobaczyć? Jak najbardziej tak, ten live będzie dostępny zarówno tutaj, jak i też później na YouTube będzie wrzucony. Koty tu coś, słuchajcie, rozrabiają. Dobra, nieważne, mam nadzieję, że nie będzie to przeszkadzać i nie będzie to bardzo słyszalne. No właśnie, więc jeżeli mamy dużo przestrzeni, to możemy zaryzykować wpuszczenie konia tak po prostu, jeżeli będzie miał on gdzie się jakby odsunąć, tak? Odizolować od tej reszty, albo też jeżeli będzie miał możliwość po prostu ucieczki, tak żeby nie stała mu się krzywda. W przypadku, kiedy mamy mało miejsca, to takie rozwiązanie jest bardzo, bardzo niebezpieczne z tego względu, że jeżeli koń zostanie zapędzony do rogu padoku, to może stać mu się krzywda. Tak? Jeżeli jakiś koń uweźmie się na tego nowego, ten nowy nie będzie miał gdzie uciec, no bo miejsca jest mało, zostanie zapędzony do rogu, no to będzie to bardzo, bardzo niebezpieczne. Jeżeli mamy taką sytuację, gdzie padoki są małe, gdzie konie są wypuszczane w małych grupach, albo po prostu, tak, jest mało miejsca, duże stado, no to dobrze jest wpuścić tego nowego na kilka dni i to, słuchajcie, nie ma się co spieszyć absolutnie. Tutaj te kilka dni tak naprawdę nas nie zbawi, jeżeli koń ma spędzić z tym stadem x czasu, tak, tam rok, dwa, trzy, więc te parę dni naprawdę nas nie zbawi i dobrze jest, jeżeli ten nowy koń ma szansę zapoznać się z miejscem, zapoznać się z tymi nowymi końmi, ale z barierą pomiędzy, tak, żeby nie zrobiły mu krzywdy. Więc wtedy przeprowadzamy to w taki sposób, że wpuszczamy tego nowego konia na pojedynczy padok, tak, samego,
w miejscu, gdzie albo widzi inne konie, jest między nimi drobny odstęp, ale widzi te nowe konie, albo w miejscu, gdzie te padoki się stykają i one mogą się obwąchać, mogą się zobaczyć, mogą się przywitać ze sobą, ale mogą też od siebie odejść i jest ta bariera ogrodzenia pomiędzy nimi, że w razie takich agresywnych zachowań koń może odejść. I to znowu, w tym wypadku, jeżeli mamy mało miejsca, fajnie sprawdzi nam się to zapoznawanie, może niekoniecznie z każdym z osobna, ale z tymi łagodniejszymi końmi najpierw, czyli oddzielamy te łagodne konie, takie bezkonfliktowe konie w stadzie, czy niższe gdzieś tam w tej stadnej hierarchii, oddzielamy na bok i łączymy z tym nowym, żeby mogły się zapoznać i później wchodząc jakby do tego już większego stada z tymi bardziej dominującymi końmi, będzie mu też łatwiej się odnaleźć, będzie miał już jakieś wstępne przyjaźnie zawarte. No, czyli będzie to taka sytuacja troszeczkę dla niego lepsza. To jest takie drugie rozwiązanie. Natomiast w przypadku, i to znowu, mamy zwarte stado w tym wypadku, tak? Zwarte stado, gdzie dawno nikt nie dołączał, taka sytuacja jest trudniejsza. Ale co w wypadku, jeżeli ta rotacja koni jest duża? Taką sytuację też miałyśmy w którymś momencie, że w nowej stajni zaczęło przybywać dużo nowych koni, później częściowo konie odchodziły, później znowu przychodziły nowe i ta rotacja była naprawdę bardzo duża, to w którymś momencie konie, w większości, właściwie wszystkie konie, przestały zwracać na to uwagę. Czyli znowu pamiętamy, że konie zawierają trwałe przyjaźnie, więc jeżeli wymieniają się, odchodzą, przychodzą, to jakby automatycznie zamykamy się na te nowe kontakty, nie przyzwyczajamy się też, nie będziemy bronić tych pozostałych koni, ale też nie będziemy za nimi tęsknić. Mam wrażenie, że to właśnie taki system obronny tutaj zadziałał i w tym wypadku tutaj konie znieczulają się w którymś momencie właśnie na przyjście nowego i nie ma już takich stresowych sytuacji, czyli doprowadzenie nowego konia jest trudniejsze w stadzie zgranym, a w stadzie, w którym występuje częsta rotacja i częste zmiany, będzie to dużo łatwiejsze do ogarnięcia, bo te konie nie są ze sobą aż tak bardzo zżyte i nie będzie problemu z zaakceptowaniem tego nowego członka stada. Taka sytuacja jest lepsza. Najgorszą możliwością, wydaje mi się, jest sytuacja, kiedy wprowadzamy trzeciego konia do dwóch pierwszych. Czyli jeżeli dwa konie żyły sobie ze sobą razem i wprowadzamy do nich trzeciego konia. Taka sytuacja jest najgorsza. Dlaczego? Dlatego, że w tym stadzie dwóch koni niekoniecznie jest relacja taka przyjaźni. One są po prostu na siebie skazane. One razem ze sobą żyły, nauczyły się żyć razem, bardzo często płaczą też za sobą, jeżeli jeden z nich wychodzi i znowu taką sytuację mamy w tym momencie. Kontesa i Lisek, czyli moje dwa rumaki, stoją same we dwa na padoku jeszcze całodobowym, tak, bo stoją pod wiatą, więc jest to ich teren i tutaj doprowadzenie tego trzeciego konia staje się praktycznie niemożliwe, czyli jest bardzo taki terytorialny. Myślę, że łatwiej byłoby, gdyby schodziły na noc do stajni, były rozdzielone ze sobą, rozdzielone z tym terenem, a na dzień wracały na padok, wtedy sytuacja byłaby łatwiejsza. Ale w momencie, kiedy są przez cały czas na jednej przestrzeni i cały czas we dwa, rozdzielenie też jest dosyć trudne, dlatego że krzyczą do siebie, płaczą do siebie, nawołują siebie nawzajem, to doprowadzenie tego jeszcze jednego konia do nich, tak, staje się bardzo, bardzo trudne, a nawet wręcz niemożliwe. Też zależy od konia, który ma przyjść, dołączyć do tego stada. Więc tak to się przedstawia. I znowu, jeżeli dwa konie żyją ze sobą, to nie jesteśmy pewni, czy chodzi tutaj o przyjaźń, czy chodzi tutaj tylko o takie połączenie socjalne, to znaczy takie przyzwyczajenie do siebie. Bardzo jest możliwe i często też się tak zdarza, że takie dwa konie wprowadzone do większego stada rozdzielą się, o ile nie jest to taka faktyczna końska przyjaźń, tak? Jeżeli one tutaj za sobą krzyczą, to wynika to z tego stadnego instynktu, ale w momencie dołączenia większej ilości koni one mogą zawrzeć przyjaźń z innymi końmi i już nie być aż takie bardzo ze sobą zżyte. Więc to też ma tutaj bardzo duże znaczenie. I tutaj mamy pytanie od Beci. Zaraz znajdę tylko myszkę.
to ma się schować. Tutaj mamy komentarz Beaty. A co jeśli koń dogaduje się tylko z jednym koniem, a zresztą nie? Co wtedy? No właśnie. I znowu, jeżeli mówimy o swoim stadzie, o swoim stabilnym stadzie, to jeżeli dołącza koń, z którym reszta absolutnie nie jest w stanie się dogadać, albo koń, który upatrzy sobie jednego z pozostałych i będzie go odseparowywać, albo tak przesadnie bronić, albo jakieś takie sytuacje agresywne względem reszty z zazdrości o tego jednego będą się pojawiać, to musimy rozważyć sytuację, czy ten koń ma na pewno z nami mieszkać, dla spokojności reszty koni. Czasem zdarzają się konie wypaczone przez człowieka, wypaczone przez środowisko, które na przykład nie są nauczone życia w stadzie, które na przykład mieszkały same, nie są nauczone tych końskich zachowań, końskich instynktów, albo po prostu nie były wypuszczane, tak? Czyli takie konie typowo sportowe, które spędzają większość swojego czasu w boksie albo na pojedynczym padoku, one nie są nauczone życia w stadzie. I z takim koniem może być bardzo duży problem. I tutaj albo bardzo duża praca, która nie zawsze może zadziałać, albo czas, albo po prostu liczenie na to, że znajdzie się koń, który go ustawi, który będzie bardziej dominujący od tego, który przyszedł i jakby podporządkuje go, ustawi i skarci w razie takiego agresywnego zachowania. I znowu, jeżeli to jest stajnia, gdzie jest duża rotacja, gdzie są konie pensjonatowe, gdzie to stado się przewija, no to tutaj nie mamy zbyt dużego wpływu na to. Jeżeli to jest nasze stado, takie przydomowe, gdzie wiemy, że te konie będą ze sobą 10 lat, 15 lat na przykład, będą sobie ze sobą żyły i trafimy na konia takiego bardzo konfliktowego, no to trzeba rozważyć, czy nie lepiej jest postawić go w innej stajni na przykład, a nie tutaj wprowadzać konflikt w to zgrane stado. No właśnie, a jeżeli ta rotacja jest dosyć duża, no to trzeba tak skomponować tą grupę koni, bo tutaj nie mówimy wtedy o stadzie, tylko o grupie koni, która żyje ze sobą na jednej przestrzeni. W taki sposób trzeba tą grupę koni skonstruować, żeby znalazł się ktoś, kto będzie ustawiał tego konia, który nie dogaduje się z resztą, czyli takiego zazdrosnego konia. Daj znać, Bycia, czy wyjaśniłam to dosyć jasno, czy dosyć obszernie to wyjaśniłam, czy jeszcze jest tutaj coś do dopowiedzenia. I rzecz jeszcze jedna, o której chciałam powiedzieć, to też jeżeli mamy do czynienia z dużą liczbą koni w granicach 15, na przykład 20 i dużym terenem, na którym te konie żyją, na którym te konie są, czyli mamy na przykład łąkę, idealnie, jeżeli są na niej całodobowo, jeśli nie, to wychodzą na sporą część dnia, to też można zaobserwować, że tworzą się grupki. Tak jak tutaj właśnie w tym wypadku, gdzie mówiłam o dopuszczeniu kondensy właśnie do dużego stada, ale na dużej przestrzeni, ona jest też dosyć dominującym koniem, takim charakternym, więc w pierwszej kolejności poszła do takich bardziej dominujących, tak, próbując gdzieś tam może nawet zdobyć dowodzenie. Ja to tłumaczę tak na swój rozum, że tak powiem, z tego, co zaobserwowałam. Być może było inaczej, być może po prostu tak się złożyło, że do tych koni podeszłam. I w momencie konfliktowym, w którymś stopniu, też właśnie taka śmieszna sytuacja, może znajdę filmik, to wrzucę Wam tutaj na fanpage, na Facebooku i na Instagrama też, jako post. Wrzucę filmik z tego dołączenia właśnie, bo to bardzo jest śmieszna sytuacja, bo właśnie przy tych sytuacjach konfliktowych, dębach, obniuchaniu się, kwikach i tak dalej, takim przywódcą stada, ale też takim siłowym przywódcą stada, który też niedawno względem tego naszego dołączenia dołączył do tego stada i jakby zdominował je, czyli przejął takie dowodzenie nad całą grupą, hafluś. Przejął dowodzenie nad całą właśnie grupą, to w tej konfliktowej sytuacji znalazł się mały, starszy już wiekowy kucyk, murzynek, który podszedł właśnie do kontesy, zapoznał się z nią, obniuchał i podprowadził ją właśnie do tych starszych, stabilnych koni. I to dla mnie było takie niesamowite i przez dłuższy czas właśnie widziałam, że z tymi starszymi końmi kontesa się trzyma, później to zaczęło się troszeczkę mieszać, później też zrobiła się jakaś znowu nowa rotacja koni, więc to się troszeczkę zdestabilizowało, zaburzyło, ale tak to właśnie
tak to właśnie przebiegało. W sytuacji na przykład, kiedy nie mamy możliwości wpuszczenia konia na padok obok, a mamy dosyć dużą przestrzeń, możemy też oddzielić po prostu fragment tej przestrzeni pastuchem. Oddzielić fragment tej przestrzeni pastuchem, żeby chwilowo tą barierę wytworzyć dla bezpieczeństwa koni. Najmniej korzystnym momentem jest wypuszczanie w momencie przyjazdu na chwilę pod kontrolę, a później już zostawienie ich samych sobie. To jest taka najgorsza sytuacja i w momencie, kiedy konie są stabilne, kiedy konie są ugodowe, to jest to ok, ale w momencie, kiedy trafimy na konia takiego bardziej charakternego, dominującego, no to już może być nieciekawie, także jednak lepiej jest przeprowadzić to dopuszczenie do stada rano, gdzie cały czas kręcimy się w okolicy i w razie czego możemy zareagować, aniżeli właśnie wieczorem czy na noc. No i też im dłużej zaczekamy z tym tak naprawdę przez kilka właśnie dni, niekoniecznie nawet kilka godzin, tylko kilka dni, żeby ten nowy koń mógł oswoić się generalnie z nowymi ludźmi, z nowym otoczeniem, z tymi nowymi końmi, zapoznać się i wyciszyć też po tej zmianie miejsca, tym to dołączenie będzie mniej konfliktowe, tak? Bo zawsze koń przyjeżdżając do nowego miejsca jest taki nakręcony, taki nabuzowany, gdzie ja jestem, co się stało, gdzie są moje konie, gdzie są moi towarzysze. Jeżeli damy mu wyciszyć się, zapoznać właśnie z tym nowym miejscem i dopiero dołączymy go do stada, to też ta energia całości będzie dużo mniejsza i przebiegnie to dużo mniej konfliktowo niż w przypadku wrzucenia go po prostu w tym nawale emocji związanych ze zmianą miejsca. Więc to też warto rozważyć, żeby właśnie dać mu się z tym nowym miejscem oswoić, zanim dołączymy go do grupy. No chyba, że tak jak mówię, mamy po prostu dużo miejsca, dużą przestrzeń. I też warto rozważyć, w jakiej kondycji jest koń, który przyjeżdża i w jakiej kondycji jest stado. Jeżeli mamy na przykład, mówimy o klaczy źrebnej, która zmienia stajnię, to wiadomo, że musi to przebiec dla niej jak najbardziej bezstresowo. Ale również, jeżeli mamy klacz źrebną u siebie i dołączamy do tego nowego konia, to też nie możemy ryzykować przecież, że ta klacz zostanie gdzieś kopnięta i że porzuci nam źrebaka w wyniku tej rotacji koni właśnie. Więc znowu, im dłużej poczekamy, im bardziej te konie ze sobą zapoznamy tak bezkonfliktowo, czyli właśnie pod kontrolą, czyli właśnie z tą barierą gdzieś tam ogrodzenia, tym łagodniej to dołączenie przebiegnie, tym mniej stresowo to dołączenie przebiegnie i tym powinno udać nam się łatwiej to przeprowadzić. Patrzę jeszcze, czy miałam Wam powiedzieć o jakichś jeszcze rzeczy, czy wszystko tutaj jakby omówiliśmy. Dajcie znać, czy chcecie o coś zapytać, czy jakieś pytania w związku z tym, co zostało powiedziane. No myślę, że to, co trzeba zapamiętać, to, że jeżeli dołączamy właśnie konie, to warto jest zapoznawać stopniowo najpierw z tymi łagodniejszymi, później z tymi bardziej dominującymi, czy po prostu zapoznać z łagodniejszymi i wpuścić konia do tego dominującego, wtedy jest taka szansa, że on zaprzyjaźniając się, czy zapoznając się już z tymi końmi mniej konfliktowymi, będzie się po prostu z nimi trzymał i unikał tego dominującego. Jeżeli mamy małą przestrzeń, to staramy się jak najbardziej koni pilnować i jak najdłużej ze sobą zapoznawać gdzieś tam bez tego bezpośredniego kontaktu i bez tego ryzyka, że zostanie zapędzony ten nowy członek stada w narożnik i skopany na przykład. I też unikamy pory karmienia. W momencie właśnie, to jest też ta ważna rzecz, o której miałam powiedzieć, że w momencie dopuszczenia nowego konia do stada unikamy pory karmienia i unikamy pory takiej ekscytującej, czyli na przykład nie wpuszczamy konia na godzinę przed sprowadzeniem koni do stajni, bo siłą rzeczy konie będą już wtedy oczekiwały na to wrócenie, na ten powrót właśnie do boksu i na otrzymanie gdzieś tam kolacji. Czyli nie w momencie pory karmienia, gdzie konie dopiero co na przykład dostały jeść i wtedy ten nowy członek wchodzi, nie w momencie, kiedy konie na przykład dopiero co dostały siano, nową dostawę siana, bo siłą rzeczy takie bardziej agresywne, przepychankowe zachowania będą miały wtedy miejsce. I też staramy się, żeby na padoku czy w miejscu, gdzie konie wychodzą, było odpowiednia ilość miejsc z jedzeniem, czyli odpowiednia ilość paśników na przykład.
No, szczególnie jeżeli wpuszczamy właśnie tego nowego członka stada, dobrze jest, jeżeli paśników jest tyle, ile koni, albo nawet jeden więcej. Wtedy po prostu nie ma tego ryzyka bitwy o jedzenie, bo zawsze koń może odejść do tego paśnika obok, który jest wolny. Więc to też jest taka istotna rzecz, która może mieć po prostu znaczenie, tak? Jeżeli mamy jeden paśnik na potoku, no to siłą rzeczy może być o to wojna, tak czy inaczej, jak delikatnie byśmy tego wprowadzenia nie przeprowadzili. Czyli tak jak podsumowując już może teraz, tak jak sobie powiedzieliśmy, to naprawdę bardzo dużo tutaj elementów ma znaczenie. Czy stado jest zgrane, czy stado jest zdestabilizowane, czy jest częsta rotacja, czy to są konie, które żyją ze sobą już x czasu i są ze sobą zgrane. Czy są to konie zaprzyjaźnione, czy jest to po prostu grupa koni wpuszczona na jeden teren. To też ma bardzo duże znaczenie. Czy mamy do dyspozycji duży teren, czy mamy do dyspozycji mały padok. Jakie podłoże jest w danym momencie. Jeżeli jest ślisko, no to wiadomo, że staramy się ograniczyć to ryzyko bitwy, wojny, tak, pomiędzy końmi, nawet jeżeli teren jest duży, ale nie zawsze się to uda. Pamiętamy tylko, że im mniej ingerujemy w to dogadywanie się koni, tym tak naprawdę jest dla nich lepiej. Im mniej właśnie ingerujemy. Wiadomo też, że w przypadku wprowadzenia konia no nie da się uniknąć gdzieś tam jakichś siniaków czy jakichś otarć, z tego względu, że po prostu no nie jesteśmy w stanie być z nimi 24 na dobę i 24 na dobę odganiać na przykład. Też jeżeli będziemy odganiać resztę koni, no to mniejsze jest prawdopodobieństwo, że się dogadają z tym nowym, na pewno zajmie im to dużo więcej czasu. Niektórych sytuacji nie jesteśmy w stanie uniknąć i o tym też trzeba pamiętać, nie wszystko da się przewidzieć w takim wypadku. No myślę, że najlepiej, jeżeli ingerujemy jak najmniej, jak najmniej my się stresujemy też tym wprowadzeniem konia, tak? Bo jeżeli my będziemy poddenerwowani, to automatycznie to nasze poddenerwowanie, ta nerwowa atmosfera udzieli się koniom i większe prawdopodobieństwo, że coś się zadzieje. Przede wszystkim nasz spokój, nasza trzeźwa ocena sytuacji i im dłuższy czas zapoznania się konia z nowym miejscem, tym mniejszy poziom energii, zarówno w nim, jak i wreszcie koni, i tym większe prawdopodobieństwo, że dogadają się bezproblemowo. Myślę, że to jest takie słowo podsumowania, a całą resztę tutaj różnych aspektów dołączania koni do stada macie omówioną we wcześniejszych częściach tego live. Live, tak jak powiedziałam, będzie dostępny na fanpage'u, będzie również wrzucony na YouTube'a i będzie też dostępny na platformie w Akademii Equusterapii.net. Tam w takich blokach tematycznych będzie on wrzucony, także można go jak najbardziej odnaleźć i można jak najbardziej jeszcze raz sobie odsłuchać. Jeżeli jakieś pytania pojawią się w międzyczasie, to oczywiście dawajcie znać, a na tą chwilę dziękuję Wam bardzo serdecznie, dziękuję Facebookowiczom, dziękuję Instagramowiczom za uwagę, życzę miłego dnia i do zobaczenia, mam nadzieję, z częścią na wieczornym webinarze Podstawy masażu koni. Kto się nie zapisał, jest też jeszcze drugi termin w sobotę, również tego właśnie webinaru można jak najbardziej wziąć udział. Dzięki bardzo serdeczne za uwagę i do zobaczenia na kolejnym live'ie. Będę informować, kiedy on się odbędzie. Także dzięki serdeczne, cześć.